Cześć wszystkim, z tej strony Bungie i Mruwa, a to jest Left 4 Dead 2. No siema wszystkim. Jest Dobra. To już czwarta mapa, znaczy mapa, no... Trzecia. To będzie wyjście z czwartego bezpiecznego pokoju, tak? Nie, trzeciego. A tak. Trzeci centrum handlowe, masz zresztą napisane. Tak? Gdzie? Tak, tam po lewej. No rzeczywiście, lol. Jestem ślepym, no nieważne. W każdym razie jest to przedostatni rozdział tej kampanii, prawda? Tak, i jeszcze zmieniliśmy poziom trudności na normalny. Bo próbowaliśmy przejść to na trudniejszym, ale na trudniejszym dałoby się to przejść, ale wtedy ucierpiałby komentarz, bo skupialibyśmy się tylko i wyłącznie na grze, nie mielibyśmy czasu na mówienie jakichś głupot i... Znaczy głupot, no po prostu na prowadzenie komentarza, byśmy się skupiali w 100% na grze. Więc zmieniliśmy na normalny i teraz powinno być o wiele ciekawiej. No dokładnie, dobra, to już startuje. Jasne. No, fajne są te wstawki do ładowania, bardzo mi się podobają. Bardzo fajnie są zrobione te grafiki. Murzyn, który trzyma maczetę, tym trzeba się kierować. No właśnie, to jest coś pomiędzy maczetą a kataną, no bo... No, coś maczety, no, rzeczywiście. Maczety są zwykle krótkie. No, prawda. Bo powinno się nimi operować jedną ręką, a to jest ni katana, ni maczeta. Patrz na babkę, ma dual wielding z tego, z piły motorowej i katany. No to jest dopiero hardcore. Albo tutaj katano maczety, cokolwiek. Niby takie kucherko, a jak przyjdzie co do czego, to proszę. Najlepszy sprzęt na plakacie. No. Dobry jest ten plakat na środku. Dead Center. Ceny to nie tylko, to nie jedyne rzeczy, które będą ucięte. Dopiero teraz czego? No i zobaczymy, szczerze mówiąc. Okej. Teraz duży, trudny wybór. Dobrze, dobra, biorę shotguna, może. Shotgun najlepszy. Dobra. Nie będzie promocji w McDonaldzie, wąsą. Co się dzieje z tym drzwiami? Jezus, początek już... Już nie ogarniał. Ale coś tam się świeci. Pułapka tego poziomu jest taka, że jesteśmy w złotych tarasach i ludzie z jakiejś przyczyny zaczęli odwalać dziwne rzeczy. Tak, po prostu McDonald's zamknęli KFC naraz, więc trochę lipa. Zamknęli McDonald's i KFC i wybuchu bunt. Ludzie zaczęli zjadać siebie nawzajem, bo nie mieli cheeseburgerów. Jup. Au. A my teraz próbujemy ogarnąć sytuację. Czemu ten gościu biegał bez dupy, dosłownie bez dupy? No może nie miał, może jest biedny. Nie dyskryminuje dlatego, że nie ma dupy. Ja jestem czarny. Mnie też dyskryminuję. Let's go through here. No, o, dwa pistoletki. Jej! Jezus. Się przydadzą. O, oh, wow, wow. Tych zombie nie widać w tym ciemnym pomieszczeniu. Reloading! Ja bym najchętniej na sobie jakoś broń białą do walki z bliska, jak już podejdą i mi się wyczerpiała amunicja, a to potem nie żyje. Chodź. To jest świetne. Ale trzeba dojmy. Jezus Maria, ile ich spada tutaj na górę. Nie to, że ci trafiam, ale chyba powinny łamać sobie nogi, jak podają takie dystanse. To są zombie, one nawet ze złamanymi nogami mogą chodzić. Czy wiesz, no jak masz łamane nogi, to nieważne kim jesteś, trudno jest biegać. No, prawda. Fak, faper. Nazywamy go faperem, bo ma jedną łapkę bardzo dużą i drugą bardzo małą. No, po prostu... Jakby tego inaczej nazywać, no. Dobra. Zombie! Dobry. No rzeczywiście to... O, fuck! Boomer! Okej. Okay. Rozumiem, że to ten co żyga, tak? Bo jeszcze ich nie wiem. Tak, i właśnie obdarzył mnie swoim śluzem. I to się bardzo podoba. Przynajmniej było co zabijać. Ten co robi? A ten ciągnął, dobra. Co się właśnie stało? Faper gdzieś pobiegł, ale nie wiem. Chodź, mam coś dla ciebie, chodź, Misiu, chodź. Faper biegnie ci na plecach.
okej. Nie, chyba to tank. Tak, to tank, bo rzuca podłogą. Boże! Jezus, przygwoździł mnie. Dobra, padł. Ile on potrafi wytrzymać te strzelane? No, jest tankiem w sumie. Dobra, no, chodźmy do tego pomieszczenia. Gusiu zaczął mnie leczyć, po czym przestał. Manekin! Manekin! Oświetlam go, a się nie świeci! Czarownica, zabić! Dobra. Co tu mamy? Trzeba znaleźć amunicję, bo kończą mi się szelce do shotguna. Ja tam z pistoletików troszkę w takim razie ponapierzałem, żeby zaoszczędzić. Tam nie ma żadnego pomieszczenia. Może sobie karabin wezmę? Mam łom tak! Oh, mam łom tak! Aj! Zielone, zielone, uciekaj! Kurde. Mam łom taktyczny i mam latarkę w łomie. Dobra, kibel. Damski. Do męskiego. Nie ma nic ciekawego. A ja miałem rozpierduchę. Fuck! W ogóle, tuż przed śmiercią zdążył cię się językiem przyciągnąć. No. Zdążył mnie policzyć. O, masz amunicję tutaj jak coś. No. Czemu te okna się tak świecą? O. Się uleczę, o, fajnie, alarm. Dobra. O, żyrafa, mój Boże, jak słodko. Chce się ją podnieść? Ale teraz biegnę na pałę na to trzecie piętro. No, no, trzeba po prostu jak najszybciej biec na to trzecie piętro. Dobra. I wyłączyć ten alarm. Zomini bardzo lubią z tego co widzę. Jestem Rambo! Ja tu strzelam do wszystkiego co się rusza, czasami po swoich, czasami nie po swoich, ale... Dobra, biegnę. Boże. Ja po prostu tak totalnie na chama, przytrzymałem sobie klawisz, po prostu biegłem przed siebie. Dobra, nic. Cisza. Taka cisza błoga w końcu po tej całej rozpierdusze. Dobra, mam granat, defibrylator i... tabletki. O! Hello. A cześć. O kurde, ten skacze. Jezus, to jest ten wariant. Tak, tak, on jest strumienny strasznie. Wariant, jest strumienny strasznie. No shit. Mam łoma dla łoma. No coś tak... Dobra, nieważne, bo myślałem, że to się tu będzie też biegło. O, oblumie, oblumie. Tak, widzę, widzę, ale też trzeba go zabić, dobra, dobra. O, fuck, paper na ciebie biegnie. Ja tu się w kącie bronię po prostu. Okay. Tu masz molotowa jak chcesz. Chcę, chcę. A nie, mam. Mam już. Okej. Przeładuję sobie. Paper! Gdzie on jest? Tam biegnie. Ja podrapać się muszę, dobra już. Kryzys zażegnany. Mam mało szelsu, zostało mi 20. Ja mam jeszcze 100. Znaczy 50 magazynków. Ale ma adrenalinę. 50 magazynków? 50 w magazynku, a stanie. Miałem... Rozumiem, że 50 magazynków. Oj, to jakoś zielono za mną. Dobra, git, w górę? Jokey bardzo mnie denerwują, bo skaczą na ciebie i cię trzymają. Nie się żył, lol. Dobra. Na dół, tak? Właśnie nie ogarniam. Chodź chyba na dół.
No, to biegnę. Tak, tu są zombie, tu musimy iść. Okej, biegnę. Jestem taki dobry w tą grę. Ono żyje? Nie. Dobra. Chwila. What the fuck I am? Wiesz co? Nie jestem pewien, czy mam iść tu. Chyba nie. No chyba nie, skoro jest zamknięty. Tu myślałem, że powinniśmy się wrócić. Ale przed chwilą myślałem, że to jest zamurowane. Trochę się zmieniły złote tarasy od ostatniego razu, kiedy tam byłem. No właśnie, tak gdzieś... Szczególnie po cichu trudno jest odnaleźć drogę. W ogóle tak, to sufit jest troszkę inny. Kolory ścian, szczególnie po tej rozpierdusze. No. Trochę takie małe... Fuck, obrzygam. Znowu. Też jesteś obrzygany? Tak. Okej. A to mój. A ktoś mi leczy, jak miło. Dobry bot, dobry. O, mnie też. Dzięki, stary. To lecimy. Pan język. Chyba wyrąbałem na niego 3/4 magazynu. Musimy tam iść, tylko że tak trochę naokoło. Aha. A mam 8 nabojów, także naboi czy nabojów? No ja mam 8 nabojów, ja mam 8 6, więc... Ale tutaj już chyba jest... No tak... Już nie do końca myślę. Oh shit! Damn it! Jezus! No. Tak mnie denerwują te cholery, które tak na ciebie się rzucają. No, pan Faper jest naprawdę przesadzony. Dobra. To... O, jest pas! Ja biorę z pasa. Ja się muszę uleczyć i biorę... Wiesz co, dobrze by było, jakby jeden z nas miał defibrillator. Weźmy. To wtedy jak coś, to będziesz musiał mnie uleczyć. O, co ten zombie zrobił? O kurczę, wiesz co, nie zdążyłem go podnieść. Ale to się pojawi teraz, spoko. Tak? Okej. Okay. Jesteśmy nadal w tym samym pokoju, więc nie widzę powodu, czemu miałby się nie pojawić. Znaczy, teoretycznie może, wiesz, może cała mapa się zmienia, nie? Ciekawe. Zaraz zobaczymy. No, dokładnie. Specjalny zabójca. Specjalny, czyli nie potrafił mi nie potrafi ani czytać, ani pisać? Nie, był respirator, także fajnie. A. Nie wiem w takim razie, jak to się na tej zasadzie to się wstuje, ale jest zajebiste. Dobra, weź sobie apteczkę, bo chyba nie masz. Nie masz, nie masz. Gdzie tu jest apteczka? O, fuck. Dzień dobry. Dobry. Mój kij do krykieta też jest taktyczny, bo też ma latarkę. Taktyczny kij do krykieta. Z szynami Riggs i w ogóle. Mrówko, gdzieś ty się zgubiłeś? A, tu jest. Tu jestem. Czarny murzyn ninja. Jimmy Gibbs stock cars around here somewhere. We just gotta find it, gas it up, and I'll drive that thing to New Orleans my damn self. Okay. No, czyli strategia jest taka, ja jestem redneckiem, więc potrafię odpalić wszystko, co ma silnik, ale nie masz przy sobie kluczyków. Ty, krótko mówiąc, ukradniemy tam ten samochód. Yeah. Jakaś strategia? Po prostu znosimy i wlewamy, czy... Znosimy i wlewamy. Dobra. Dobra. Idę. Czekaj chwilę z tym pierwszym. Czemu? No dobra, rzuć. Nie. Ja rzucę tutaj od razu mołotowa, bo tutaj są drzwi i te wszystkie gówna będą wyłazić. Jeden. O, latający. Cheat paper! O, fuck, czekaj. O, fuck, czyli naprawdę... Nie wiem czemu aż 13 kanitrów trzeba, żeby napełnić ten samochód. On wali więcej niż 2 czołgi naraz. Au. Oj, sorry. Ruszałeś się, więc strzeliłem. Spoko. Bo ja strzelam do wszystkiego, co się ruszało, to też. Nie mam nic przeciwko. Najwyżej się uleczę. Dobra, to wiesz co, może zrzuć tam z góry, ja to będę dalej zanosił. Tylko tam uważaj na siebie wtedy. Spoko, jak będę miał tam problemy, to przyjdę.
te skrzynki się respawnią chyba, ale ciekawe czy wszystkie, czy tylko właśnie tak jak ją zniszczyłem przez przypadek. A? Coś drze ryja. Yeah. A może to po prostu włączył się, wiesz, zmysł Murzyna, nie? Że może podwalimy po prostu więcej tej benzyny, to się sprzeda na elektryk. Tak, dokładnie. Tu się sprzeda, tam się opchnie. Nie wiadomo jeszcze jak się wleje, ale... Ale to problem na potem. Dobra, tutaj... Fuck! Spadłem o piętro w dół. No, ale to wiesz co? Ale tutaj też mam trochę tego. I got it. Masz, rzucam na dół. Ja też tam rzucam na dół, bo widzę, że tu jakieś leży. I mam jak coś paint bombę, więc jak będzie ciężko to krzycz. I okay. Tu jest jeszcze jeden. Ja mam granata. Oj, coś słychać. Uważaj, bo tam są kanistry, nie traf kanistry. Dobra, dobra. Dobra, on chyba, wiesz co, mnie sfokusował. Bo ma w dupie wszystko inne. Ja wróciłem pipe bombę jedną. No, trochę tego sobie pozabiłem. Może idę... Dobra, chyba no. Padł. Uważaj, bo znowu są zombie, a... Za nimi karnisty. Dobra, ja to powlewam, bo to niebezpiecznie strzelać jest. No, no, no. Tutaj mam jeszcze dwa, życzę je niżej. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tu jest jeden. Kurczę, jeden na dach leciał, nie wiem czemu go jakoś... Dobra, dojmy z następnym. Już 7. Możemy już... 7 na 13, jeszcze tylko 6, dobra, dobra, nie ma problemu. Możemy już przejechać Polskę dwa razy dookoła. Tutaj mam jeszcze dwa jak coś. Kurczę, szkoda, że ten jeden jest na dachu, nie wiem jak tam się do końca dostać przez to. No jak coś to go rozwalimy, on się zraci wtedy. Wiesz co, może tak, albo nie mówić. Pójdę na niego i zaskoczę. A? No, znowu jakaś siła. A, ale to rozwal po prostu, no. Nie no, patrz, jestem już, po problemie. Ten w ogóle Murzyn jakieś dziwne teksty ma. Baby, baby, please, please! Tankować, tankując ten. Dobra, ja biorę jeden, ty bierzesz drugi, spierdzielamy. Idę na ten plan. Od nich osłaniają. Tak. Nie, 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 to ten wariat. No to jest na mnie teraz. Okej. Okay. Tankować, tankować, nie przestawać. W ogóle też tak, skąd w centrum handlowym wzięły się porozrzucane karnistry, adrenaliny i tak dalej. Amunicja na stole, czy tam na ladzie, czy w jakimś innym. Też no. Polska jest po prostu bardzo dobrze przygotowana na atak zombie i w złotych tarasach mamy takie rzeczy po prostu, na wielki wypadek. Kurczę, wiem, że nie było mnie tam dosyć dawno, bo jakieś 2 tygodnie, ale... Nie zauważyłem takich zmian. Zacząłem przeczytoraj i już zaczęli wszystko ustawiać właśnie, to jest... Fuck tank! Okej. Że ja próbuję dostać się na górę, ale do końca nie rozumiem jak tam się dostać. Nie wiem, pomóc tam czy poradzić się sobie? Tak. Jeszcze on biegnie za mną, on mnie bardzo polubił niestety. Okej, to biegnę. On reaguje na ten granat czy nie? Nie wiem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Dobra, zginął. Dobra, to ja podnoszę, ja mam defibrillator. Chociaż nie, defibrillator na później może. No, nie, podniosę i jak coś to mam jeszcze... Paper, paper biegnie! Dobra, okay. Swapował. To wygląda ten, tak źle. Ten gość jak wybucha, to dymem takim pokrywa, co nie, nie wiem, czy przypadkiem ktoś to robi, czy po prostu sobie jest. On chyba po prostu... On nie zabiera ci chyba życia, tylko cię dezorientuje trochę. No bo właśnie tam postaci wtedy każdy. Tak.
Ja znowu jestem w tym samym miejscu. Nie mogę. Gdzie my chcemy się dostać tak w ogóle? Tam na górę, piętro wyżej. A to tam, tamte schody, wiesz? Okej. Oj shit. Trzeba zejść z tymi. Wiesz co, tak, bo albo po prostu jakimś cudem przebiegłem czym ninja obok kul, albo rzeczywiście nasze boty nas nie ranią, także. Nawet jak ciebie strzelają, to chyba ciebie nie ranią. Ja już jestem na tym właściwym piętrze. Oj. O, tu są te. Czy. Fuck, spadłem o piętro niżej. Dobra, ja już tam biegnę. Okay. Nie robię tego miejsca. Nie, chwila, bo tu jest też za ten. Czegoś nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem, jak mam się tam dostać. Co ja spadłem jedno piętro za nisko, przy przypadek? Znaczy stąd też, bo tutaj jest zabarykadowane, wiesz? Także stąd też nie przejdziesz. A to za gwostka. Prawie jak portal. No ale dokładnie. Portal gana mi dajcie, już można myśleć. Tak, tak. O fuck! Bo to zmienić tak. Ik, trzymaj się, chłopie! Boże! Macie, zryjcie to. Oes, ale mnie obiły. Ja sobie wezmę Viagrę, o, od razu lepiej. Mam te... Mam bombę. Aczkolwiek, gdzie są te dwa kanistry? Tam. Trzeba tam dojść jakoś. Zresztą, szczerze mówiąc, nie próbowałem idąc tam i szukając schodów, także może to też nie jest głupie. Może nie, to nie tam. Dzień dobry. No to ja już tu jestem, przy tych kanistrach. Tak? Tak, trzeba było iść tak jak mówiłem. No, no to po prostu jestem ślepy. To tu tamtymi schodami, a nie, wait. A nie, dobrze. O fuck, paper. Nie, to tank, jeszcze gorzej. Tank mnie goni. Tam to idę do was. Dobra, ja robię już drugie okrążenie. Ile wytrzymam z tankiem? Trzecie okrążenie. Fuck. Cegła twarz. Dobra. Nadal napierdzielamy okrążenia. O jak kurde. Jak ja tam do ciebie biegnę. Jakieś zombie mnie zatrzymało. Dobra. Więcej okrążeń. Dobrze. Dobrze tam, dobrze, kręć się w kółko. Uja, piernicze. O fuck. Nie dojebał. Zginął. No to zajebiście. Wiesz co, tylko jest problem, że ja też. Dobra, wstaję. Ktoś mnie wskrzesił, od razu mnie leczą. A ja chcę tankować. Dobra. Zatankuj ostatnio, ja cię będę osłaniał. Okej. Dobra już. I co? Okay. Mieliśmy wsiąść ze samochodu, dobra. Woohoo! O panie! Troll. Też masz czarny ekran? Tak. Już. Mamy samochód, idziemy na imprezę. No, dokładnie. Spacja, głos za pominięciem. Bandy jako Elis, Mruwa jako coach. Projekt po własnej osobie. Łączny czas na koniec. Jakie napisy końcowe w ogóle? Dobra, to... W takim razie dobrnęliśmy w ten sposób do końca odcinka, nie? No, dokładnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to postawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Jeżeli nie, napiszcie w komentarzu, co wam się nie podobało, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, co mamy poprawić. No i odwiedźcie sobie ten profil na... Znaczy kurwa. Odwiedźcie sobie kanał Mruwy, bądź też mój, zależy na którym teraz jesteście. No i do następnego razu. Życzę wam miłego dnia, do usłyszenia. Cześć, cześć, hej. No, cześć.